Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, to jest pierwsze spotkanie i tak w czasie mszy świętej pomyślałem sobie, że Alicja, która jest z nami, jest bardzo zadowolona z takiego skromnego charakteru, a jednocześnie zaskoczeni jesteśmy tym, że tak wiele osób przybyło na to pierwsze spotkanie i zapewne będzie ta lista obecnych wzrastała. Trudno nazwać to konferencją, to co chcę powiedzieć dzisiaj, bardziej świadectwem, moim doświadczeniem z Alicją Lęczewską i to w jaki sposób ona i to co Pan Bóg przez nią zdziałał owocuje w mojej pracy duszpasterskiej czy rekolekcyjnej. Moi kochani, w tym roku mija 25 lat, jak jestem kapłanem. I rok po moich święceniach kapłańskich, pierwszy rok pracowałem w Helu nad morzem i przyjechałem do Szczecina na urlop w czasie wakacji. I to był 98 rok, kiedy dowiedziałem się, ktoś gdzieś tam słyszał, że ksiądz jest jakiś na urlopie i wtedy zaproszono mnie do kościółka z niebieskim dachem w Szczecinie, gdzie tam w biurze pomagała Alicja i się z nią spotkałem i ona zaprosiła mnie, czy nie chciałbym za kilka dni dosłownie, za cztery, za pięć pojechać do Medjugorje. Więc miałem ogromny problem, bo byłem na urlopie i mówię, nie wiem, czy przełożenie wyrażą mi zgodę. Bez zgody przełożonego nie mogłem nigdzie wyruszyć. Więc zadzwoniłem do prowincjała, ojca prowincjała i proszę go. I on do mnie mówi, nie ma problemu, błogosławię, jedź. Więc spotkałem się z Alicją i powiedziałem jej, że mam zgodę, mogę za trzy dni z nią jechać do Medjugorje. Ale wieczorem dostaję telefon od prowincjała, który mnie wzywa do Poznania i mówi do mnie, że słuchaj, ja nie wiem, dlaczego ja się zgodziłem. Jeszcze nikt nie pojechał od nas do Medjugorje. Nikomu nie dałem takiej zgody. Ale już nie będę się wycofywał. Po Medjugorje wróć i mi wszystko opowiedz. I wtedy pojechałem z Alicją do Medjugorje. Poznałem ją podczas tej podróży, podczas tej pielgrzymki. Uderzyło mnie jej przygotowanie do pielgrzymki, ogromny profesjonalizm. Alicja przez wiele lat jeździła i pielgrzymowała z biurem pielgrzymkowym Pokój z Gdańska, prowadzonym przez panią Teresę Zając. I to biuro w Szczecinie organizowało te pierwsze pielgrzymki. Alicja, właściwie jaki kraj mijaliśmy, nie było wtedy noclegów po drodze, jechało się non stop 30 godzin, czy ponad 30 godzin. To były gorsze autobusy, drogi niż dzisiaj. I ona poza modlitwą w autokarze w każdym kraju opowiadała jakieś ciekawostki, historie, jak żeśmy jakiś region, jechali w jakimś regionie, ona opowiadała jakąś historię, jakieś wydarzenie, jakąś legendę i była przewodnikiem. Jednocześnie była osobą sama, niezwykle zdyscyplinowaną i tą dyscyplinę, to jest wielka umiejętność, ona potrafiła tą dyscyplinę narzucić w sposób taki nie krępujący nikogo i nie obrażający, więc to było u niej takie bardzo naturalne i ta pielgrzymka była pierwszą, która odcisnęła na moim sercu ogromny znak. Podróżował wtedy z nami również w tej pielgrzymce drugi kapłan. Tak mi się wydawało, że on powinien dzisiaj tu pierwszy być. Ksiądz Henryk Marczak, wtedy poznałem tego kapłana i zobaczyłem
jego jak nawet takie synowskie, przyjacielskie relacje z Alicją. Ona, potem się dowiedziałam, była jego jakby duchową matką, która go prowadziła i pomagała mu w wielu kwestiach duchowych. Podczas tej pielgrzymki pamiętam, jak Alicja, słuchajcie, pewnego razu mówiła do mnie po chińsku, wiecie? Po chińsku, było to na górze Podbrdo. Usiedliśmy pod niebieskim krzyżem i ona do mnie mówiła w języku, którego nie rozumiałem. Chiński to oczywiście w cudzysłowiu. Ona mówiła do mnie o swoim ogromnym doświadczeniu życia z Panem Bogiem. Nie mówiła mi nic o swoich doświadczeniach, ale weszła na teren mistyki, duchowości, gdzie ona przyszła do mnie, aby o tym porozmawiać i powiedzieć, a ja otworzyłem oczy i po prostu zrobiłem rybę. Ja czułem wewnętrznie, że to, co ona mówi, jest bardzo ważne. Ale to było dla mnie niedotykalne, obce. Obce w znaczeniu tym, co znałem ze studiów, seminarium, ale nie dotknąłem tego osobiście, tego ducha, takiego głębi, takiej przebywania z Panem Jezusem, takiej bardzo głębokiej relacji z Jezusem. Jeszcze wtedy nie odkryłem żywego Jezusa. Miałem wiedzę, miałem powołanie, wiarę, ale brakowało mi jeszcze tego doświadczenia. Po pielgrzymce Alicja zaprosiła mnie do swojego domu. Ona wręczyła mi wtedy dwa tomy, w dwóch tomach, przepiękne wydanie życia Pana Jezusa według błogosławionej Anny Katarzyny Emmerich. Przez wiele lat to u mnie w domu leżało. I to tak naprawdę było takie pierwsze dzieło duchowe, mistyczne, przez które przebrnąłem z otwartymi ustami, czytając o tym, co Pan Jezus tej błogosławionej opowiadał. Alicja postanowiła wtedy, że zorganizuje, że chce zorganizować takie spotkania modlitewne na wzór Medjugorje w schronisku dla bezdomnych, które prowadzili moi rodzice w Policach przy ulicy Fabrycznej. Dzisiaj to należy ta posiadłość do Caritasu. I tam poprosiliśmy wtedy z rodzicami księdza biskupa Mariana Kruszyłowicza o pozwolenie na taką formę modlitwy na wzór Medjugorje, różaniec, msza święta, adoracja każdego 25, bo od 25 w Medjugorje jest orędzie do świata. I właściwie się to zaczęło, trwało to przez kilka lat, nawet nie wiem jak długo. Już nie pamiętam, nie sięgam tego pamięcią. Rodzice już nie żyją, więc trudno to skonfrontować. Ale wiele lat to prowadziła. Pamiętam, przychodziła z małym, chyba to był Kasprzak czy Grundig, taki magnetofon na kasety, gdzie w czasie adoracji włączała kasetę z modlitwami, pieśniami z Medjugorje. Prowadziła tę adorację sama. Kapłan zaproszony odprawiał mszę, głosił kazanie o Matce Bożej, a potem jeszcze po mszy świętej był różaniec i jakieś spotkanie takie przy stole w tym schronisku. Trwało to wiele lat, potem kolejna pielgrzymka z Alicją, jeszcze kolejna i wzrastało we mnie to takie przywiązanie się do Alicji. Ona już podczas pierwszej pielgrzymki spytała się mnie, czy mogę do niej mówić po imieniu, żebym, mimo że jest ode mnie wiele lat starsza, ale będzie jej łatwiej, jak będę do niej mówił Alicjo. I
czy ona może też do mnie mówić po imieniu. Oczywiście bardzo się ucieszyłem, natychmiast zezwoliłem, powiedziałem, że jest to dla mnie zaszczytem. I właściwie kiedy umierała, słuchajcie, 2 tygodnie przed śmiercią, Alicja ze łzami w oczach, przepraszam, bo wzruszam się, przeprosiła mnie za to, że mnie wtedy o to poprosiła. Nie powinnam nigdy mówić do ciebie po imieniu. Jesteś. I nie potrafiła dokończyć, kim jestem. Jakby w łóżku chciała się ukłonić. Ja jej wtedy powiedziałam, Alicjo, to jest dla mnie największy zaszczyt, że mówiłaś do mnie po imieniu. Moje spotkania z Alicją przez te lata były zawsze w schronisku dla bezdomnych. Jak słyszała, że jestem na urlopie u rodziców, zawsze udało się przyjechać, albo z moim tatusiem jechaliśmy do niej do domu. Moi kochani, była osobą dla mnie niezwykłą. Jakby zawsze chciała mi coś więcej powiedzieć, osobą niezwykle ciepłą. I teraz na myśl przychodzi mi najpierw pogrzeb mojego tatusia, na który przyjechała do Polic. Potem pogrzeb mojej mamusi, na który przyjechała. I moi drodzy, potem ta informacja, że jest w hospicjum. I już nawet nie pamiętam, kto mi to przekazał, ale natychmiast pojechałam do hospicjum i od tamtej pory poprosiłem wtedy księdza dyrektora, aby pozwalał mi do tego hospicjum przyjeżdżać, kiedy tylko będę mógł. Pracowałem w Mierzynie, w parafii i właściwie mogłem być tylko głównie wieczorami po zakończonych zajęciach, 22, 23. I powiem wam, że kiedy jeździłem do niej do hospicjum, pewnego dnia powiedziałam do niej, Alicjo, ty wiesz, swoim umieraniem wygłaszasz mi przepiękne rekolekcje. Ja takich rekolekcji jeszcze nie przeżyłem. Wtedy, jak mój tatuś umierał, ty mi wygłaszasz przepiękne rekolekcje. I pamiętam, że ona wtedy się uśmiechnęła i trzeba mieć pokorę, żeby to powiedzieć, ale ona powiedziała tak, głoszę ci rekolekcje. Ale wiesz, dzisiaj o 20 wygłoszę najpiękniejszą konferencję. I wtedy w tym łóżku się rozpłakała. Ja nie wiedziałam, o co chodzi, więc zachowałem się tak, jak to najczęściej się zachowuje. No, widząc ten płacz, położyłem na niej ręce, na jej głowie i zacząłem się tak półgłosem modlić. Panie Jezu, proszę Cię, żeby ona nie cierpiała. Daj jej łaskę, zabierz jej ten ból, to cierpienie, te łzy. I ona przez ten swój płacz usłyszała te słowa, chwyciła mnie za ręce i powiedziała, nie módl się tak. Proszę Cię, nie módl się o to, ja chcę cierpieć. I potem się dowiedziałam, że o 20 przy jej nowotworze rak kości zmieniali jej opatrunek, robili jej higienizację. Jest to ból nie do wytrzymania. Ona była wzorem dla pielęgniarek i lekarzy ogromnej cierpliwości. To była ta konferencja. Ostatnie 2 tygodnie chyba najwięcej wam opowie Krysia Sulińska, bo przez 2 tygodnie chyba bez przerwy dzień i ile tylko mogła, wieczorem dała siłę fizyczną, to była przy niej. I Alicja jej wtedy dużo mówiła. Słuchajcie, ja wtedy nie mogłem wytrzymać. Wiecie, to był taki czas, że na wieczornej mszy świętej ludziom po Ewangelii opowiadałem o rekolekcjach, w których uczestniczę. Opowiadałem o niezwykłej osobie, o tym, co doświadczam, widząc cierpienie,
radość z tego cierpienia i tą miłość, która bije od serca tej cierpiącej istoty Bożej, Alicji. Pamiętam, jak raz po mszy świętej podszedł do mnie mężczyzna, Mariusz, który powiedział: proszę ojca, ja mam taką prośbę, czy ja mógłbym pojechać do hospicjum z ojcem. Ja nie będę przeszkadzał, ja tam sobie w końcu pokoju stanę i będę patrzył. Ja chcę raz w życiu zobaczyć tę osobę, o której ojciec opowiada. I mówię: no panie Mariuszu, ale ja dopiero o 23 będę jechał. Dobrze. I pojechaliśmy wtedy o 23 do hospicjum. Ona była z kimś tam jeszcze w sali, osoby spały. Ona spała głęboko, nie chciała mi jej przeszkadzać. Mariusz gdzieś tam pod okno uciekł. Nie chciał w ogóle, żeby go było widać. Ja po prostu uklękłem przy łóżku i odmawiałam różaniec za nią. I wiecie, ona wtedy się obudziła, otworzyła oczy, spojrzała na mnie i powiedziała: wiesz, widziałam twoich rodziców. Twój tata taki piękny, ubrany w białą suknię stał, a za nim mama piękna, nieustannie oblewana krwią Chrystusa. Wiesz, tata mi mówił, że będziesz i prosił, żebym ci przekazała. I wtedy mówiła: tatuś twój powiedział do ciebie te słowa: spokojnie, spokojnie, spokojnie. I znowu popłynęły za Alicji, bo nie umiała sobie przypomnieć, co dalej mówił. Ale wiecie, Pan Bóg chciał, żebym ja usłyszał te słowa. Bo jeżeli było coś bardzo poważnego się działo w życiu, mój tata, kiedy ze mną poważnie rozmawiał, brał mnie na stronę, przytulał i zaczynał zawsze mówiąc 3 razy: spokojnie, spokojnie, spokojnie. I wiedziałam, że to mój tata. Jedno z takich ważnych spotkań też było to, jeszcze zresztą wtedy w tym szpitalu, jak Alicja już była obudzona, uspokoiłem ją, żeby się nie denerwowała, że nie pamięta, że przez te 3 słowa ja już wszystko rozumiem. Przeprosiłem ją za obecność Pana, który stoi, bo chciał po prostu mi towarzyszyć wieczorem. I ona tak odwróciła głowę. A Mariusz, jak go znacie, Awierianów, wysoki, wielki facet, stanął koło niej przy łóżku, nie znał jej przecież wcześniej, tylko pierwszy raz na oczy widział i się rozpłakał. Wyciągnął z kieszeni swój różaniec i mówi: ja proszę, niech pani przyjmie ten różaniec ode mnie, niech pani go weźmie, nie? A na stole obok Alicji tam pełno różańców, nie? Ona mówi: ale ja mam. A on ze łzami: ale ja proszę, niech pani ode mnie weźmie, nie? I ona wzięła ten różaniec, przytuliła, mówi: wezmę, dziękuję panu. Ale niech pan tak na mnie nie patrzy, jak na święto. Dobrze, nie, nie, pani jest normalna, zwykła. Nie? I on płakał i tak się odsunął. Było to dość komiczne, ale byliśmy razem wzruszeni. Potem przyjechaliśmy któregoś dnia. Jeszcze chciała Alicję poznać Natalia z naszej grupy modlitewnej, dziecko 14-letnie. Wziąłem ją, miała też tylko tak z korytarza zobaczyć Alicję. Ale trafiliśmy na taki moment, kiedy Alicja była dręczona przez złego ducha. Rozeznałem to po tym, że mój tatuś 2 tygodnie przed śmiercią miał dokładnie to samo. I wtedy, kiedy przy łożu śmierci odprawiłem mszę świętą o uwolnienie od tych dręczeń, wtedy już do końca był bardzo szczęśliwy. I Alicja była bardzo niespokojna, była dręczona.
Chyba była pani Dorota przy tym, czy ktoś jeszcze. I ja wszedłem z tą dziewczynką, Natalką. Zrobiło się takie małe zamieszanie, nie można było Alicji jakoś tak uspokoić. Każdy chciał ją, żeby ona była spokojna, że dobrze, wszystko dobrze. I wtedy wiedziałam, że to dziecko ma w torebce Pismo Święte. I ona mówi, to ja wyjdę, ojcze. Ja mówię, nie, wyciągnij Pismo Święte. Schyl się do ucha Alicji i czytaj psalmy. Który psalm? Wszystko jedno, czytaj jej psalmy do ucha. I ona rzeczywiście schyliła się do łóżka, do ucha i zaczęła z Pisma Świętego czytać psalmy. I w tym momencie Alicja, uspokojona, z uśmiechem, położyła głowę na poduszce. Kiedy przestawała, znowu był ten niepokój. I Alicja się w końcu już uspokoiła. W końcu przez to czytanie słowa przyszło na nią to uwolnienie. Odwróciła głowę, spojrzała w oczy tej dziewczynki i mówi, jaką ty masz piękną duszę. Jakie ty masz piękne oczy. I podziękowała jej właśnie za to, że czytała te psalmy. Bardzo trudne też zadanie Alicja mi dała. Pewnego razu w hospicjum, kiedy byłem u niej, chyba świadkiem tego była nawet Krysia Sulińska, Alicja do mnie mówi, była cierpiąca, już bardzo cierpiąca. I ona koniecznie chciała mi coś przekazać. Mówienie sprawiało jej ból. Też chcę, żebyście zrozumieli to, że nie chciałem z nią rozmawiać, żeby jej nie męczyć. A ona na siłę, za rękę mam i wiem, że jakby uklęknąłem przy tej jej łóżku, żeby ucho przystawić, żeby nie musiała się męczyć głośnym mówieniem. I ona do mnie mówi, słuchaj, ja życzę sobie, żebyś przeczytał świadectwo, moje świadectwo. Pomyślałam sobie, że jakiś tam list napisała, coś. Mówię, dobrze, Alicja, już nie musisz, przeczytam, dobrze. Nie, masz to przeczytać. Ja mówię, dobrze, przeczytam. Weź kartkę, zapisz. No i nie miałam kartki, musiałam szybko gdzieś tam skombinować. I nie wypuściłam jej od siebie, aż nie zapisałem na kartce imienia i nazwiska. Grzegorz Kępisty. A ja mówię, ale kto to jest? Odszukaj go, on ci da do przeczytania. Masz to przeczytać, obiecaj. Jak powiedziałam, że już przeczytam, uspokoiła się, wzięła moją rękę i mówi, jak to przeczytasz, to nie pokazuj tego maluczkim. Nie rozumiałam, o co chodzi. To dla niej świadectwo, które napisała i pouczenie było tak głębokie, że ona nie chciała, żeby to słowo było w jakikolwiek sposób Pana Jezusa może sprofanowane przez czyjąś krytykę czy odrzucenie. I zrozumiałam, że chodziło jej o to, żeby to słowo, które ma być czytane, trafiło do konkretnych osób. Wróciłem do domu. Zacząłem się różnych znajomych pytać z mojego środowiska, czy ktoś słyszał o kimś takim jak pan Grzegorz Kępisty. Wszyscy ręce rozkładali. Mówię, Panie Boże, jak ja go znajdę? No to wpisałem w Google, w komputerze Grzegorz Kępisty. Wyskoczyło chyba z 10 różnych stron Grzegorz Kępisty. Różne osoby, wiele nazwisk, gdzie było zaznaczone. I mówię, gdzie tam zadzwonić? I tak na chybył trafił pierwszy telefon.
Czy zastałem pana Grzegorza Kępistego? Jakaś kobieta odebrała młody głos. Nie, nie ma szefa, jest szef, zaraz się spytam. I akurat był szef. Pytam się, czy pan Grzegorz Kępisty? Tak, przedstawiłem się. Ojciec Jan Paweł, Maciej Bagdziński, bardzo proszę. Czy pan znał taką osobę, czy zna Alicję Lęczewską? Tak, znam. Słyszałam, że jest chora. Tak, ona mnie prosiła o to, żebym się z panem skontaktował, odnalazł, że pan ponoć ma jakieś jej świadectwo, które ja mam przeczytać. Obiecałam jej to. No i po jakimś czasie pan Grzegorz przywozi do mnie świadectwo i słuchajcie, zacząłem czytać to świadectwo. To było ksero i wtedy, jak zacząłem to czytać, to jak przywiózł, to byłem zdziwiony, bo to był taki karton maszynopisu. I kiedy zacząłem to świadectwo czytać, byłem tak poruszony, że jak przeczytałem 3-4 strony, musiałem to kserować w biurze parafialnym i zacząłem dawać swoim przyjaciołom z grupy modlitewnej. Mówię, słuchajcie, coś niesamowitego. I właściwie ta wspólnota, pierwsza owieczka, wspólnota, zaczęła to ze mną czytać. To było niezwykłe doświadczenie i przeżycie. Potem później pan Grzegorz zorganizował spotkanie z księdzem arcybiskupem, który zezwolił to kserować i dawać do czytania z oryginału. Słuchajcie, byłem zaproszony na rekolekcję do Stanów Zjednoczonych. Pojechałem w Nowym Jorku, w New Jersey. Tam żeśmy zaczęli też to kserować, bo jeden egzemplarz miałem. Pamiętam duże zamieszanie u franciszkanów na Manhattanie, bo potem przyszła za mną skarga do kurii, że jakieś tu wizjonerki i tak dalej promowałem. Rozumie te obawy różnego rodzaju, które były, chociaż tłumaczyłem, że to za zgodą arcybiskupa. Dopiero się później dowiedziałem od arcybiskupa, że coś takiego było pisane. I słuchajcie, to słowo ludzi bardzo dotykało. Byłem zaproszony na rekolekcję. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że się zaprzyjaźnię z tym proboszczem, który mnie zaprosił na rekolekcję, jeszcze przez kogoś innego, przez trzecią osobę. Gdzieś tam usłyszał, o mnie zaprosił. Dzisiaj jesteśmy bardzo zaprzyjaźnieni. To jest ksiądz Zbigniew Tartak, egzorcysta z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Jest dzisiaj kustoszem sanktuarium Królowej Pokoju w Otyniu. I pojechałem do niego na rekolekcję, do jego parafii. Właśnie z tym egzemplarzem Alicji. Po drodze jadąc się dowiedziałem, że jest egzorcystą. I tak przy kolacji mówię do niego, że ma taki dar rozeznania, że tyle, nawet nie wiedziałem, do kogo jadę na te rekolekcje. Mówię, że się wystraszyłem, że tu taka znana postać, a tu taki zwykły ksiądz przyjeżdża. I mówię, mam takie coś, no może ksiądz by zwrócił uwagę, to takie pisma Alicji. Ksiądz arcybiskup pozwolił to kserować, żeby ludzie to poznawali. On wziął do ręki te pisma Alicji. No ja jestem ostrożny, tyle tych różnych objawień, jakieś tam trzeba. No i tak to położył w kuchni, zostawił, zbagatelizował to, nie? I zjedliśmy, położyłem się spać do pokoju. Słuchajcie, 7 rano budzi mnie i mówi, słuchaj, ja wstałem o 12, żeby się napić wody. Nie mogłem spać, usiadłem, zacząłem czytać. To jest niesamowite to, co przywiozłeś. To są moje kazania, to są moje kazania. Ja to głoszę, ja to mówię. To moja duchowość. Podekscytowany opowiadał mi, jak on to przeżył bardzo głęboko. Prosił mnie, czy może to sobie skserować. Potem chyba Grzegorz mu wysłał pocztą, żeby już nie męczył się z tym kserowaniem. To było niesamowite. Zaczął żyć tą duchowością. To zaczęło dotykać. To zaczęło się, moi kochani, rozchodzić. I ja pamiętam, jak myśmy byli pionierami, pierwsi, którzyśmy zaczęli to czytać i jeden drugiemu kserował te kartki, które już
przeczytał, zanim ruszyła ta machina i ta naprawdę ciężka, ogromna, ciężka praca, którą Grzegorz wykonał z żoną, drukowaniem, ze swoimi pracownikami. To jest niesamowite. Dziękuję Ci, Grzesiu, za to. I w ten sposób Alicja, moi kochani, i to słowo, które Pan Jezus do niej mówił, zaczęło się bardzo mocno rozwijać. Zaczęliśmy słowa Alicji i modlitwy używać podczas spotkań modlitwy wynagradzającej, która jest w każdy czwartek do dzisiaj od już prawie 15 lat w kościele w parafii w Mierzynie o 22:00. Modlitwa wynagradzająca. Gdyby ktoś z Was chciał tam kiedyś pojechać na tą modlitwę, zresztą tu są owieczki wśród Was, widzę, ale gdyby ktoś, kto nie zna, chciał uczestniczyć, nie jest to żadna wspólnota, nie jest to żadna grupa, jest to tylko forma modlitwy. Więc z każdej wspólnoty, kto jest, może tam w tej modlitwie się uczestniczyć. Jest tylko jeden warunek, kochani, mianowicie jadąc tam, wyłączam siebie. Czyli wchodząc do kościoła, zostawiam swoje życie, problemy, zmartwienia, intencje za kościołem. To są dwie jedyne godziny, kiedy zaczynamy, kiedy Panu Jezusowi ofiarowujemy zgodnie z tym, o co prosił Pan Jezus świętą Małgorzatę, Marię à la coque. Ta wspólnota bardzo mocno wrosła w to, co Pan Jezus mówił do Alicji Lęczewskiej. Wcześniej była tu wspomniana przez księdza w kazaniu siostra Józefina de Mendes, ale jeszcze była Konsolata Betrone, jeszcze była święta Tereska Dziesiątka, i to wszystko kształtowało nas i rozpalało serca do kochania Jezusowi, do zapominania o sobie, do stawania się zupełnie maleńkim. Odkrywamy w sobie to, że czytając pisma Alicji od świadectwa, ja nie wiem, jakie wy macie doświadczenie. Moje doświadczenie było takie, że ja stawałem się taki malutki, zaczynając to czytać, jakby Pan Jezus prowadził mnie i stawał się moim kierownikiem duchowym. Krok po kroku przez całe świadectwo. Nie można tego sobie od tak czytać, to sobie otworzę, poczytam. Trzeba to świadectwo przejść od pierwszej kartki i przeżywać. Osoby, które się ze mną kontaktowały, które czytały na początku, kiedy to świadectwo było odkrywane przez świat, były osoby, które doszły do strony 20 i nie mogły zrobić kroku dalej, nie mogły dalej czytać. I nie dlatego, że nie chciały, tylko dlatego, że jeszcze nie przerobiły w sobie to, co było już wcześniej. Język prosty. Jakże niezwykła szkoła karmelitańska. Alicja, o której Pan Jezus powiedział, że Twoim karmelem jest Twój dom. Ona zaprzyjaźniona z siostrami karmelitankami. Tu pamiętamy z Krysią, tak się odnoszę, bo widzę Krysię, jak siostrzyczki przekazały z Karmelu do hospicjum, został przemycony piernik. Jak Alicja była szczęśliwa, że jej siostrzyczki przekazały jej piernik, bo ona Karmel tak bardzo ukochała i Pan Jezus tej duchowości niezwykle ją prowadził. Dzisiaj, moi kochani, Alicja jest znana, bo potem dzięki księżom chrystusowcom zostało to dzieło wydane. Potem pojawiły się filmy w internecie z przepięknych adoracji, gdzie wykorzystywano teksty podczas adoracji dla młodzieży. To jest przepiękna praca. Pan Jezus się tak pięknie posłużył tyloma ludźmi, żeby zrealizować swoje dzieło, że to jest wzruszające. Rok temu zadzwoniła do mnie grupa modlitewna i zaproszono mnie do prowadzenia rekolekcji w Gietrzwałdzie właśnie z duchowości Alicji Lęczewskiej. Całe rekolekcje były jej poświęcone, były właśnie tam w Gietrzwałdzie. Przez kilka dni trwały te rekolekcje w tym domu archidiecezjalnym, rekolekcyjnym przy sanktuarium Matki Bożej właśnie w Gietrzwałdzie. Zastanawiałem się, moi kochani, co jeszcze mogę powiedzieć, ale
Właściwie powiem tyle, że powinniśmy dzisiaj rzeczywiście prosić Pana Jezusa i modlić się o to, abyśmy doczekali i dożyli tego momentu, kiedy zostanie ogłoszona heroiczność cnót Alicji, kiedy rozpocznie się oficjalnie proces beatyfikacyjny. My jesteśmy tego początkiem, to pierwsze spotkanie tutaj. I może kiedyś, jak nie teraz, może za 150 lat ktoś wspomni, że było to pierwsze spotkanie, które to zapoczątkowało oddolnie, tak jak w Rzymie oddolnie, Santo Subito, gdzie potem po kilku latach doszło beatyfikacji świętego Jana Pawła II. Bo to, że Alicja była osobą świętą, to właściwie nie ulega żadnej wątpliwości. W pismach Alicja prosi Pana: Panie Jezu, daj mi więcej cierpienia. Ona pragnęła cierpieć fizycznie, to co dzisiaj świat nie rozumie, bo my uciekamy od cierpienia, od choroby. W kwestii tego wszystkiego, co się dzieje wokół kwestii, jak to pięknie wypowiedział nasz arcybiskup, w kwestii pandemii. Alicja błaga Boga o cierpienie, a Pan Jezus do niej mówi, jest to w świadectwie zapisane: nie, już nie będziesz teraz cierpieć. Przyjdzie czas, że tak, ale teraz ci nie dam cierpienia, bo ty już potrafisz cierpieć. I ona uczyła się od Pana Jezusa tego cierpienia. Potem opowiadała mi z ogromnym wzruszeniem podczas któregoś spotkania, jak jeździła do Poznania do księdza Mariana Piątkowskiego i opowiadała mi, zobaczcie, znacie to oddanie się jako żertwa ofiarna Jezusowi za innych, przybić się do krzyża. I ona opowiadała, że to nie jest tak, żeby to pod wpływem rekolekcji, płynnego kazania, my tu wszyscy wstajemy i żertwy ofiarne się robimy. Nie. Ona mówi, że kilka lat była przygotowywana przez księdza Mariana, żeby dostąpić tego zaszczytu, żeby się stać żertwą ofiarną, żeby świadomie, dobrowolnie, z wszystkimi konsekwencjami pozwolić się przybić do krzyża. Nie z emocjami, pod wpływem chwili. I pamiętam, jak byłem w grupie osób u Alicji w hospicjum, już nie pamiętam teraz, których osób, ale Alicja jakby była między dwoma światami. Ona tak tam była, pomiędzy niebem a ziemią. Jakby wychodziła z zapaści. I pamiętam, jak Krysia jej tłumaczyła: jesteś w hospicjum świętego Jana, nie jesteś w niebie. I on: aha, a i tu jeszcze jestem. I patrzy na zebranych. Wiecie, czym jest miłość? Ta nasza miłość to jest nic. To, co my mówimy miłością, jest niczym. Zamilkła jak ja. Zrobiła się atmosfera, słuchajcie, taka... Ja zrozumiałam, że ci, którzy byli, nie bardzo źle się poczuli, bo nie bardzo rozumieli, o czym ona mówi. Mogli się źle poczuć. I ja tak zawsze miałem, że w takich sytuacjach chciałem rozładować napięcie. I tak się schyliłem, mówię: Alicjo, ale my Cię kochamy tak po ludzku, jak potrafimy. I ona wtedy jakby się obudziła, bo to musiało być jakieś uniesienie duchowe, to co mówiła. Zrozumiała, co zrobiła, co powiedziała. I mówi: tak, tak, ja pragnę tej Waszej ludzkiej miłości, tak, ja chcę, żebyście mnie kochali. I wszyscy już tak odetchnęli. Nie wiem, czy ktoś jest z Was, który wtedy był tu obecny, ale ona powiedziała słowa: wiecie co?
My musimy się dać przybić do krzyża i staniemy się wtedy miłością ukrzyżowaną. To jest miłość. Ukrzyżowana. Nie ta emocjonalna. I dlatego, moi kochani, dzisiaj to moje świadectwo. I właściwie powiem wam szczerze, te rekolekcje w tej duchowości Alicji Lęczewskiej, zresztą dyrektor tamtego domu rekolekcyjnego mnie zapraszał na te rekolekcje do Gierszwałdu. Ludziom tak szliśmy przez te pisma Alicji, ale tak najwięcej się przypominało przy takich luźnych spotkaniach, przy siedzeniu, to co pan Grzegorz tu organizuje z księdzem Markiem, żeby usiąść, powspominać. Wtedy przypominają się chwile niezwykłe. Ja dziękuję wam za to, że jesteście. Zapraszam was każdego piątego dnia miesiąca. Zrobię wszystko, na co Pan Bóg mi pozwoli, aby żadnego z tych piątych dni miesiąca nie opuścić. I mam nadzieję, kochani, że Pan Jezus przez osobę Alicji Lęczewskiej będzie to dzieło rozwijał. Bo kiedy Alicja pisze, że Panie, dlaczego ja to piszę? Dlaczego to ma być ukryte? Dlaczego nikt nie ma tego poznać? To Pan Jezus jej powiedział, Alicjo, przyjdzie czas, kiedy świat to pozna. I 3 miesiące po jej śmierci, poruszony, jak opowiadał mi Pan Grzegorz, arcybiskup, który się pochylił długo nad maszynopisem, wzruszony, wezwał księdza profesora Henryka Weimana, wtedy jeszcze profesora, wtedy jeszcze nie był biskupem, aby to sprawdził, analizował i wydał opinię. Tak Pan Bóg to pokierował, że dzisiaj Alicja jest znana na całym świecie i są ludzie, którzy tłumaczą na język rosyjski, tak jak fragmenty duże tłumaczy pani Ewa Surma, znana ze strony W obronie wiary i tradycji, jak inni próbują tłumaczyć fragmenty, które wysyłam każdego dnia gdzieś ponad chyba 300 już każdego dnia wychodzi fragmencików krótkich, które wysyłam i wiecie, wysyłam z pouczeń, jedno zdanie, półtorej i piszę je po kolei, nie wybieram, po kolei. I wiem, że ci, którzy za granicą otrzymują, przetłumaczają dla swoich, w Niemczech czy we Francji słyszałem to, co dostaną ode mnie, żeby swoim bliskim wysłać. Wiem, że ludzie, którzy otrzymują te SMS-y codzienne na WhatsAppie czy SMS-em rozsyłają do innych. Słyszę, że ten wysyła 100, ten wysyła 50. W ten sposób właściwie od samego początku te cytaty, te słowa Pana Jezusa biegną w świat drogą SMS-ową i ci, którzy wysyłają dalej większej grupie, mówią do mnie o tym, co inni mi mówią, że te fragmenty, które wysyłam, ty zapewne specjalnie je wybierasz do mnie, do tego, co ja przeżywam i do trudności, które doświadczam w życiu. Wiele osób to mówi. Pan Bóg tak to układa sam, że to słowo trafia każdego dnia do kogoś i pracuje w nim to słowo. Zachęcam was, kochani, niech pisma Alicji, świadectwo i pouczenia będą taką lekturą duchową, która ubogaci was, waszą relację z Panem Jezusem. Dziękuję za cierpliwość, dziękuję tym, którzy mieli cierpliwość tego wysłuchać. I na zakończenie pomódlmy się, kochani, za tych wszystkich, którzy po nas będą czytać słowa Pana Jezusa podyktowane Alicji. Pomódlmy się, aby każdy, kto przeczyta te słowa, żeby zapragnął bliskości z Jezusem. Bo przecież czytanie tych słów rodzi w nas pragnienie Jezusa.
Pragnienie stawania się bardziej doskonałym. Pragnieniem powstawania z grzechów. Pragnieniem bycia maleńkim. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi miłość Boga Ojca, miłość Boga Syna, miłość Boga Ducha Świętego. Amen. I kochani, do zobaczenia najpóźniej w niebie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.